Ej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie obejrzymy i prześledzimy troszeczkę e, żywot Concord. Jak to wszystko wyszło. Niedawna gra, którą wydało Sony, mm, no nie była zbyt dużym sukcesem, krótko mówiąc. Wylali na to masę siana. Koniec końców zagrało w to chyba z 200 osób, czy coś takiego. W piku na raz chyba grało w to może z 60 to ileś tam osób, to była taka tragedia. Możemy nawet zobaczyć, chyba. Czekajcie, zobaczymy, czy na SteamDB będą e, dane. czarcy Tak, jeżeli chodzi o Concord, najwięcej osób. Czekajcie, już wam pokazuję. E, 700 osób grało w to. Najwięcej, przypominam, jest to gra pokroju Overwatcha, więc jest to multiplayer taki e, hero shooter, więc no, on, on jakby no, zmusza do tego, żeby grało w to mnóstwo osób, nie? Można, że zmusza, ale jakby no, samym swoim e, samym swoim gatunkiem, on powinien właśnie wymuszać dużą liczbę graczy w piku. 24 godziny teraz gra w to 11 osób Oni chyba ledwo w to co, w co mogą zagrać bo Nie wiem czy tutaj są drużyny 5 na 5 Jeżeli tutaj są drużyny 5 na 5 to w 11 osób to mogą sobie razem zagrać jeden mecz To jest po prostu katastrofa No ale nic dziwnego, gra została zrobiona Po prostu dla nikogo, po pierwsze jest to hero shooter gdzie mamy Kilka darmowych na rynku pokroju Overwatcha czy Paladinsów, czy jakiegoś Valoranta. Valorant chyba troszkę się różni. Eee, no i co? I mamy tutaj. Musisz za niego zapłacić ponad 100. Bo przecież Concord. Metadejcy. Czekajcie. Gdzie to będzie. 170 zł. Concord kosztuje. Nie, będę musiał zapłacić za, za grę 170 zł, gdzie masz dużo odpowiedników dużo lepszych na rynku. Kolejna sprawa. Każda z postaci miała w ogóle zaimki wypisane i tam dużo takich bardzo pro-LGBT treści było w tym. No i ogólnie to była gra totalnie dla nikogo. Nikt to totalnie nie grał. Więc obejrzymy sobie dwa materiały Bonkola po kolei. Uh, I troszeczkę o tym porozmawiamy oraz posłuchamy. Zaczynamy. Jak to się stało, że gra, która miała premierę kilka dni temu, wydawana przez PlayStation, dzisiaj już praktycznie nie ma graczy? Mówimy dzisiaj oczywiście o Concord. Sony już zamknęło, tak naprawdę, te, se te serwery po chyba 11 dniach uh, i pozwracali kasę graczom. Mówię oczywiście, bo o niej mogliście usłyszeć paradoksalnie, dlatego że o niej nikt nie słyszał wcześniej. Zacznijmy od tego, jak się w ogóle ten Concord pojawił. Przede wszystkim rok temu ponad zaprezentowano krótki teaser, a w nim dowiedzieliśmy się, że będzie nowy tytuł o nazwie Concord. Tyle, nic więcej. Następnie długo, długo nic, aż w końcu po wielu miesiącach przerwy, bodajże po 8-9, pojawił się już dłuższy i bardziej oczekiwany, moi drodzy, film a w zasadzie to dwa filmy. Jeden z nich to był taki prawie pięciominutowy film, aha, animacja, trochę jak znamy z Overwatcha, wiecie, gdy wychodził nowy bohater, wychodził jakiś nowy ja sezon. Patrzę, to ładnie to wygląda. mieliśmy wspaniałe animacje prezentujące na przykład relacje pomiędzy głównymi bohaterami, bo tak, tutaj przede wszystkim w Concord to jest, moi drodzy, gra, która opiera się na tym, że mamy kilku super bohaterów. Każdy się oczywiście różni, mają różne umiejętności, jak i oczywiście inaczej wyglądają, ale mimo wszystko muszą razem współpracować i tutaj był taki Element, w którym to pokazują w końcu czym mniej więcej będzie to. Czyli tutaj mamy bohaterów, którzy muszą działać jako paczka. I dostaliśmy także w końcu pierwszy gameplay, i tutaj, moi drodzy, gdy prezentowano ten gameplay ponad dwa miesiące temu, ja po raz pierwszy miałem takie pytanie: czy to jest coś, co ja już znam, ale nie potrafię sobie dobrze tego przypasować? Po pierwsze myślałem, że to są strażnicy Galaktyki, e, zmiksowani z jakimś innym uniwersum, ale Ej, trochę nie, tak, moi no? drodzy, okazuje się, że to nie jest na licencji. Ej wygląda to jak Strażnicy Galaktyki. Ma taki vibe znanego nam uniwersum, co oczywiście dodatkowo wzbudziło nasze obawy jako graczy, którzy czekają na nowe tytuły od PlayStation. Przede wszystkim ciężko jest zainteresować graczy czymś całkowicie nowym. Bo wiecie, jeżeli jest to robione na sprawdzonym uniwersum, gdzie są znani bohaterowie, lubimy ich charaktery, lubimy ich wygląd, lubimy po prostu e, kolekcjonować chociażby ich na przykład jakieś figurki. No to tutaj mamy już bazę startową. Natomiast tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj zaczynamy od zera. Stąd moi drodzy już były pierwsze obawy, że może się to do końca nie Sprzedać. Natomiast zobaczyliśmy, że co? Jest tutaj jakaś w miarę dynamiczna rozgrywka. Jest rozgrywka 5x5 na mapach, które dzieją się gdzieś tam w kosmosie, w jakiejś galaktyce. No i każda z postaci ma swoje. Określone umiejętności. Jedni strzelają, drudzy po prostu są za tanka, no wiecie, no zwykły hero shooter, gdzie po prostu musimy ze sobą kooperować, przejmować jakieś bazy albo punkty kontroli. I tu nie było nic niesamowitego. Natomiast znalazły się osoby, które strasznie broniły ten pomysł i uważały, że to jest coś wspaniałego. To raczej były osoby, które po prostu uwielbiają każdą nową grę i podchodzą mega optymistycznie. Natomiast ja już. No ale patrzcie, przez to, że gra, mogło mogł grać w to 10 osób jednocześnie i w 24 godzinnym piku było 11 graczy, a nie mogli się zagrać jeden pieprzony mecz. To jest tragedia, w ogóle ta gra no, była martwa. Już wtedy myślałem, że to będzie coś dziwnego. Przechodzimy do najlepszego, bo 23 sierpnia ta gra miała swoją premierę, ale nie miała tej premiery tylko i wyłącznie na konsolę PlayStation, ale także miała na Steamie. I co prawda, jeśli chodzi o konsolę PlayStation, tutaj możemy ją kupić w wersji cyfrowej za 169 zł. Tak, to jest pierwsza moi drodzy dziwna informacja, bo taka gra na dzisiejsze standardy płatna, to jest moim zdaniem zły start. To prawda, ja nie mam żadnej firmy, która operuje miliardami dolarów i nie sprzedaje gier. Ale no, widać, że ludzie nie czekali na tą grę albo że nawet nie wiedzieli, że ta gra będzie wychodzić. Dodatkowo kupując grę za 169 zł z uniwersum, którego nie znamy, to też jest ryzyko. Ale na Steamie, gdy ta gra wychodziła, moi drodzy, już takie statystyki były do zobaczenia. 497 to jest najwyższa zanotowana na Steamie liczba graczy zalogowanych właśnie w wersji pc towej gry Concord, i miało to dokładnie miejsce w momencie premiery. Dokładnie wtedy w ten dzień grało najwięcej, i z każdym kolejnym dniem odchodzi od kilkudziesięciu do nawet do 100-200 codziennie, aż moi drodzy, dzisiaj po tych czterech pięciu dniach od premiery mamy niespełna 267 osób. No, tak naprawdę dzisiaj to 164 w tym momencie. Nie mamy statystyk z PlayStation, więc nie wiemy, czy to jest totalna klapa i z dnia na dzień będzie tylko gorzej, i lada dzień zostaną zamknięte serwery. Na no, PlayStation jeżeli to nie lepiej nie było. nie tej gry, żeby zobaczyć, czy ludzie grają na serwerach, no to w dzisiejszych czasach mamy o tyle to ułatwione, że możemy zobaczyć, czy ludzie w to grają. W sensie dosłownie zobaczyć, czy ludzie w to streamują też. W końcu popularna gra wydawana przez PlayStation. Jeśli chodzi o Polskę. No właśnie, to jest bardzo dobra sprawa, no bo jeżeli to jest gra taka online multiplayer. No to co? No to jeżeli nikt w nią nie gra, spojrzysz sobie na takie czarcy i widzisz, że gra w nią na przykład 400 osób, yy, to nie jest single player, gdzie możesz sobie tak czy tak to kupić, będziesz się bawić świetnie. Tu ta gra do życia potrzebuje graczy. Kiedy ona jest na tyle zła, że gracze nie chcą w nią grać, no to ty jej nie kupisz. To jakby totalnie zniechęca przyszłych nowych graczy, nie? Tutaj zobaczcie na tym. Na. Na Twitchu, że też. Mamy trzy streamy. Jako trzy osoby są to Wszystko to streamy Sponsorowane ]ują. przez PlayStation na zasadzie współpracy reklamowej. My wszystko więc to są współprace. tak zwanej ekipie streamerów, a następnie reklamowanie tej gry. A inne streamy zagraniczne to też moi drodzy. Największy stream 239 osób, i jest to stream także sponsorowany przez PlayStation. 200 osób. To jest największy stream, jaki miał, jaki miał Concord. To też jest tragedia a reszta streamów dużo, dużo mniej widzów, po 15, 20, 30, no i po jednego widza. Ale czy to oznacza, że ta gra jest po prostu zła, no bo mało ludzi w to gra? No i wiecie, niekoniecznie. Nie zawsze tak jest. Często fajne gry po prostu nie mają dobrego marketingu. Często fajne gry są źle wydawane w złym jakimś takim modelu biznesowym. W tym tak, wypadku prawda. jest to niezrozumiały przeze mnie model biznesowy, bo mamy gry za 169 zł, która ewidentnie idealnie wręcz wpasowuje się w taki tryb free to play. Tutaj jakby to wypuszczali jako free to play z możliwością później oczywiście mikropłatności, które by utrzymywały serwery i w ogóle spieniężałyby to. Może by to dobrze było zaprogramowane, to by całkowicie inaczej wyglądał start. Ale gracze, którzy aktualnie w to grają, często piszą w recenzjach, że grafika jest dobra, że gameplay nie jest najgorszy, ale w tym momencie brakuje po prostu zawartości. Ewidentnie ta gra, mimo że nie jest we wczesnym dostępie, jeszcze potrzebuje wielu dodatków czy aktualności, takich rzeczy, które po prostu gdzieś tam z czasem wychodzą. Świadczy o tym między innymi ogólny rozrachunek tych recenzji, bo jest to 71% w większości pozytywne na 418, które w ogóle wyszły. I w kilku recenzjach zagranicznych jest podnoszony kryzys tożsamości, to znaczy gra do końca nie wie, czym chce być. Dodatkowo te postacie, które miały mieć ze sobą świetne relacje, one podczas rozgrywki ich w ogóle nie mają. Te relacje i te powiązania skończyły się na trailerach czy na takim wprowadzeniu jakimś fabularnym. W przypadku niektórych gier mówimy, że nie wiem, nikt się nie spodziewał, ale każdy potrzebował, a w tym wypadku nikt nie czekał, nikt tego nie potrzebował. Poza oczywiście tymi osobami, które kupiły tą grę, no bo po prostu uwielbiają hero-shootery, jakieś takie drużynowe rozgrywki i wierzyły w to, że w końcu wydawana gra przez PlayStation to będzie odpicowana cud mialina i ona będzie na pewno rozchwytywana. I w tym wypadku trochę przykro, chociaż to nie oznacza jeszcze końca tej gry, bo jeżeli, jeżeli ta gra trafi na przykład do plusa, czyli do abonamentu, gdzie będzie wtedy tak jakby darmowa, no bo trzeba mieć abonament, żeby ją oczywiście mieć. Niestety my dodano. wiemy, że to już jest końc tej systema, gry. Może jakaś gigantyczna przecena, albo po prostu przejście szybkie na free to play, a ludziom, którzy kupili pełną wersję, zrekompensowanie tego dodatkami, czy skinamy, czy nie wiem, co tam można dać. Jeśli chodzi o marketing, podobno dużo osób widziało reklamy przed wyjściem tej gry. Ja osobiście nie widziałem ani. Jednej reklamy i marketing tutaj myślę, że też mocno leżał. Najlepszym marketingiem paradoksalnie jest to, że jej nie wyszło. To znaczy teraz mówimy o tej grze i ona dostaje rozgłosu. Wiele o tym świadczy, że chyba hero shootery w takiej koncepcji po prostu nie są chciane na rynku i może lepiej nie robić kolejnych przez jakiś czas. Jest jakiś przesyt. Te gry umierają albo w ogóle nie wychodzą i są porzucane jakie projekty. Zresztą te, które aktualnie są na rynku od wielu lat także zmagają się z problemami, ale tutaj już jest to kwestia bardziej po prostu wydawców, którzy je. No psują. Jeżeli gracie w jakieś hero shootery, już na rynku dalej aktualne, no to dajcie znać, w co warto zagrać, czy w ogóle jest potrzeba wystawiania nowych gier tego typu. W opisie daję Wam link g2a.com, strona, na której sprzedawane są gry, często... Dobra, no to to było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy materiał. Eee, jak wiemy, on powstał w momencie, w którym było chyba z 3 dni po premierze i tak się prezentował Concord, czyli prezentował się tragicznie. Teraz spójrzmy na materiał, który był... Dziękuję wszystkim za... 10 dni po premierze czyli Sony stwierdziło, że nawet nie mają zamiaru tego zmieniać nie, nie, będą tego ustawiać na free to play nie będą dodawali aktualizacji nie próbują uratować gry tak jak na przykład No Man's Sky albo, nie wiem, Fallout 76 tylko po prostu zamkną projekt i wywalą go w pizdu ...na pomoc przy tym projekcie bo było ciężko może i trwało to 8 lat może i kosztowało to setki milionów dolarów, ale przynajmniej zamykamy. Nie wiem, 100 milionów tak gra kosztowała, czy coś w tym stylu? ona wywalona w błoto i to całkowicie. Ta gra miała być przecież gromu sługą, wspieraną przez lata. Serwery. Projekt Concord przechodzi na razie do trybu offline. I to, moi drodzy, to co powiedziałem, dosłownie się stanie. 6 września dokładnie zostaną wyłączone wszystkie serwery, zarówno te na PlayStation, jak i na PC-tach, czyli Steamowe. Chociaż nie, bo tam jeszcze Epic nawet był po drodze. Tak, po prostu wszędzie wszystkie serwery do tej gry zostaną wyłączone. Jak... No, 6 dni temu, czyli w weekend zamknęli serwery. Możemy przeczytać na oficjalnym wpisie na blogu PlayStation. Ryan Ellis, jako game director w Firewalk Studio, które tworzyło tą grę właśnie pod wydawnictwem PlayStation, dziękuję, że każdy, kto dołączył, przyczynił się do rozwoju tej gry. Wasze wsparcie i pasja całego społeczeństwa wiele dla nas znaczy. To jest książkowy przykład oświadczenia, że zaraz będzie najlepsze. Niestety, ale ogólna jakość wypuszczonego produktu nie była zadowalająca także dla firmy, jak i oczywiście dla samych graczy. No, naprawdę. Szok, że nie była zadowalająca. Ja tam coś widziałem w ogóle, że mm, twórcy, czyli ktoś, kto robił Concord, na Twitterze chyba wypisywał i wyzywał wszystkich ludzi, którzy nie grają w grę. I też leciał jakiś hejt, że przecież nasza gra jest świetna, dlaczego Wy jej nie wspieracie? Grajcie w naszą grę. No, komuś się tam nieźle coś odkleiło. E, I od 6 września. Planujemy, moi drodzy, wyłączyć serwery. A podczas gdy gra będzie wygaszona, będą testować, sprawdzać różne opcje, aby tą grę po prostu naprawić albo po prostu zakopać cały projekt, kilkaset milionów dolarów i te 7-8 lat pracy. Chcemy także poinformować, że każdy No Ja nie wiem, czy oni będą nap to naprawiać. Pełny refund, czyli zwrot pieniędzy na konto. Niezależnie czy ktoś kupował na Steamie, na Epiku czy jeszcze na innych jakichś miejscach, gdzie odsprzedawali. Dobrze, że informują, ale chyba każdy z tym się liczy, że tak powinno być. Raz uzyskany zwrot nie pozwoli już uruchomić gry i otrzymać do niej dostępu. A wszystko to może trwać nawet do dwóch miesięcy, ten proces zwrotu. Jeśli o mnie chodzi, to w moim filmie poprzednim dotyczącym Concord powiedziałem, dlaczego według mnie ta gra nie odnosi sukcesu i raczej będzie jej ciężko ten sukces odnieść w przyszłości. Więc nie będę się powtarzał. Natomiast duża ilość społecz... Ja I czym strzela ten robot? Bo już tak drugi raz czy tam trzeci, widzę ten fragment i on jakimś piaskiem nawala, bo, nie wiem, powietrzem takim brudnym, nie mam pojęcia co to jest. Brzzyko to wygląda strasznie. Takiej wiecie, komentującej żywo na Twitterze, czyli Xie, na Facebooku, wpisy. Wiecie, ten żółty, co wygląda jak śmietnik. O tu. Nie będzie jej ciężko ten sukces odnieść przyszłości. To. Więc nie będę się powtarzał. Okropnie to wygląda. Natomiast duża. Wpisy, komentarze pod YouTube'em różnego rodzaju twórców, recenzentów i tak dalej mówi, że w sumie oni to wiedzieli od początku, że można było się tego spodziewać, że nic dziwnego w końcu to takie gówno wyszło. I ci, którzy mówili często, że ej, ale nie patrz na to, ile jest online na Steamie. W końcu ta gra przede wszystkim wyszła jako główna platforma na PlayStation 5, a do PlayStation 5 nie mamy takich wglądów jak na przykład SteamDB czy no to skoro ta gra głównie wyszła na PlayStation, a zamykają jej serwery, no to możesz się domyślić, że na PlayStation wcale nie wyglądało to lepiej. Może pograło rzeczywiście troszkę więcej osób, jak tutaj mamy 700, 700 graczy jednocześnie w ogólnym piku. No to co, to na PlayStation było ich ile? Tysiąc? To nadal są tak malutkie liczby, że Sony więcej by płaciło za utrzymanie serwerów niż za... Eee, za ludzi grających w tą grę, zwłaszcza, że dnia na dzień coraz bardziej ta liczba spadała. Steam Charts, więc nie możemy zobaczyć ile osób jest na serwerach. No i w tym wypadku chyba, moi drodzy, podziałało to, że wyznacznik graczy na PC-tach przekłada się mniej więcej na to, co się dzieje też na serwerach. PlayStation. I chyba nawet nie chodziło o to, że jest mało graczy, bo są takie gry, które po dzień dzisiejszy działają sprawnie z niedużą społecznością. Ta społeczność jest bardzo taka zżyta, potrafi bardzo fajny feedback e, wnosić właśnie do twórców i zależy im na tym, żeby ta gra dalej była rozwijana. W tym wypadku. Tak nie jest. Takie zamieszanie. Ale to też zależy wszystko od, jakiej gry, od gry i od wydawcy. Tutaj Sony celowało w bardzo duże liczby, bardzo dużą liczbę graczy i ogólnie w spory hype na pewno, więc taka mniejsza społeczność raczej by ich nawet nie zadowoliła. Więc to jest troszkę, inny, troszkę inna skala. Jakie powstało wokół tytułu Concord, no dało im tak naprawdę na tyle gigantyczną rozpoznawalność na rynku, można powiedzieć, darmową antyreklamę, która w przyszłości może przekuć się na reklamę. W tym wypadku byłoby to możliwe, gdyby ta gra wyszła w przyszłości jako darmowa, jako gra free-to-play już z naprawdę rozwiniętym wnętrzem. O rok, materiał Concord, porażka wartością. roku. Ludzie lubią takie historie od zera do bohatera. Lubią, gdy ktoś najpierw przegrywa, a później staje się mistrzem. I wszystko, co było przed, nie ma żadnego już znaczenia, bo on jest najważniejszy, dał radę. Wielka klapa No Sky, a później biblijne wręcz uzdrowienie tego produktu, które spowodowało, że do dziś się cytuje właśnie tą grę, ten tytuł, jako przykład, że się da. Że... A ile osób gra w No Man's Sky? Sprawdźmy. Jestem giga ciekawy. Nie to. Uh, no Man's Sky. Jak się trzyma No Man's Sky? No Man's Sky, moi drodzy. Aktualnie gra 14 tysięcy osób. W 24-godzinnym piku było prawie 30, a w all-time piku mamy 212 tysięcy osób. No to No Man's Sky trzyma się bardzo dobrze, Potwórcy wzięli. Po prostu zakasali rękawy i. po prostu zrobili z tego dobrą grę. Że da się od Nie bali się. Zera od zepsutej gry, od totalnej padaki, gdzie się wszyscy wokół w internecie śmiali z tego tytułu, naprawić grę, do której wracają dziesiątki, setki. Tysiące graczy. Czy tym razem dojdzie do podobnej sytuacji? I paradoksalnie tytuł, o którym nikt nie słyszał, teraz tak naprawdę uzyskał właśnie tą dodatkową reklamę. No, na ten moment jest to antyreklama, ale w przyszłości może się to przekuć w taką reklamę, że zapamiętamy ten tytuł i może dojdzie do takiego momentu, gdzie ona za rok, za dwa lata wróci i będzie free to play, to wtedy sobie przypomnimy. A to była ta gra, która naprawdę no, kosztowała 169 zł, nikt nie chciał prawie w nią grać. Ale teraz jest za darmo. No to ja też spróbuję. Najwyżej wywalimy ją z kompa. Co mnie to? Może tak być. Może tak być. Chociaż ja osobiście uważam, że jest to kolejny hero shooter, których naprawdę na rynku już nie potrzebujemy więcej. Bardziej wolałbym, aby te, które są, były poprawnie tworzone i rozwijane przez obecnych wydawców, a niekoniecznie się tak dzieje w tym momencie na rynku. Ileż mamy tytułów, które jak wychodzą później, po prostu nie są ogrywane przez nikogo, gdzie nikt nie chce tego kupować, ani nikt nie chce w to grać. Ale wiecie, to są tytuły, gdzie przy tym pracuje, nie wiem, pięć osób, sześć, to są mini studia, e, gdzieś tam ktoś próbuje zrealizować swój wielki sen, marzenie o tym, że zacznie robić gry i będzie milionerem. Niektórym się to udaje, ale ta gra musi mieć to coś. To coś. Gierki robione przez korporacje, dla korporacji no często tak kończą. Wiecie, dla nas to są setki milionów dolarów, to są kwoty niewyobrażalne, nawet nie potrafimy sobie tego zwizualizować. Dla no, nich to jest to, nic. jest e, za kwota. Dla nich to są nieudane projekty, które owszem bolą, e, często są wpisane one w koszta. Niestety, czasami są, moi drodzy, następnie bardzo duże konsekwencje. Pozamykane studia, pozwalniani pracownicy, jest tak naprawdę problem gracza? Czy to jest problem mój, twój, osoby, która chce? chce kupić produkt i chce, aby on był wspierany, fajny, dostarczony, w pełni sprawny. A jeśli w przyszłości miałaby wyjść dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca generalnie wydawania gier, a następnie obowiązku ich podtrzymywania przy życiu, to znaczy ciągłego rozwijania, naprawiania i utrzymywania serwerów przez najbliższe lata od wydania, no to byłoby jeszcze bardziej ciekawie w takich sytuacjach. No. Zachęcam do zalajkowania, do skomentowania. Wtedy twórcy byliby zmuszeni, żeby utrzymywać taki produkt i go rozwijać, a nie, że na przykład teraz po 10 dniach porzucili Concord i to tyle. No nic, no zobaczymy, co tam ciekawego yy, zrobią z tym tytułem. Ja jednak obstawiam, że wyrzucą go do kosza, pomimo tego, że niby postarałem się go porozwijać, w to wątpię. Yy, no niemniej, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę oraz suba dla Bonkola, ponieważ robi super robotę. O, ja nawet nie mam słupka. No to proszę bardzo, subek i łapeczka. Sorry, Bunkorcz, dopiero teraz. Eee, dzięki jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się do następnego. Hej!